Szanowni Państwo, witamy na spotkaniu poświęconemu książce pani profesor Karoliny Wigury pod tytułem Wynalazek nowoczesnego serca – filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach. Publikacja ta ukazała się w 2019 roku w wydawnictwie naukowym Scholar. Dzisiejszą debatę poprowadzą Katarzyna Buganik, która przygotowuje rozprawę z pogranicza literaturoznawstwa i teologii. Oraz Kaciaryna Byczak, przygotowująca rozprawę z teologii i literaturoznawstwa. Organizatorami spotkania są Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Debatę objęły swymi patronatami Wydawnictwo Naukowe Scholar oraz Kultura Liberalna. Szanowni Państwo, dzisiejsza debata odbędzie się w ramach spotkania Kolokwium Zmiana, czyli interdyscyplinarnych spotkań dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Ten cykl jest poświęcony pamięci pana profesora Erasma Kuźmy, założyciela szczecińskiej polonistyki, wszechstronnego literaturoznawcy i krytyka literackiego, a także wychowawcy wielu pokoleń humanistów, w tym także cenionych naukowców. I bardzo cieszymy się, że jest to już piąte spotkanie w tym cyklu, które rozpoczęliśmy w poprzednim roku akademickim. Tak, czy pan dyrektor szkoły doktorskiej lub pani wicedyrektor szkoły doktorskiej chcieliby teraz zabrać głos? Dziękuję bardzo, szanowni państwo, witam serdecznie. W imieniu pana dyrektora i swoim chciałabym przywitać bardzo serdecznie wszystkich państwa tak licznie zgromadzonych na tej kolejnej debacie. Myślę, że gości, szczególnych gości, uczestników debaty będą panie jeszcze przedstawiały, więc nie będą panią wchodziła w kompetencje. Niemniej jednak serdecznie dziękuję za to, że ta inicjatywa, w którą tak bardzo zaangażowali się studenci, czy właściwie doktoranci szkoły doktorskiej, ale też i doktoranci trzeciego stopnia, i wspólnie próbujemy tą inicjatywę już po raz piąty, jak panie powiedziały, rozwijać. Cieszę się, że dzięki temu możemy tak interdyscyplinarnie czytać książki, których pewnie w innych sytuacjach życiowych może byśmy nie przeczytali. Mówię tu przede wszystkim o sobie. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny mamy zaszczyt gościć na spotkaniu, oprócz wielu znamienitych gości, których pozwólcie państwo, że wszystkich nie wymienię, ale pozwolę sobie przywitać serdecznie pana rektora. Panie rektorze, serdecznie dziękujemy. Jest z nami pan profesor Andrzej Skrędo, który nie tylko niezwykle życzliwie patrzy na naszą inicjatywę, ale też bardzo po raz kolejny udało się pana rektora zaprosić do tego, żeby czynny udział w debacie wziął także dzisiaj. Bardzo serdecznie witam, choć nie znam, panią profesor Karolinę Wigurę. Dziękuję pani profesor za napisanie książki, która tak w wspaniały sposób łapie nawet biologów, ja jestem osobiście biologiem, za serce. Nic nie zrozumiałam, niemniej jednak właśnie to serce mnie przyciągnęło. Nie wiem, czy jest, bo nie widzę, czy jest z nami pan profesor Kowalewski i mam nadzieję, że dołączy. W imieniu pana dyrektora i swoim chciałabym też w szczególny sposób uśmiechnąć się do doktorantów. To dzięki wam, dzięki państwu te inicjatywy mają sens. Cieszę się, że możemy w tych szczególnych warunkach, wciąż w warunkach online, spotykać się i dyskutować, bo to rozmowa jest tym, co nas najbardziej łączy i mimo tych różnic możemy znaleźć wspólną platformę. Życzę państwu udanej debaty, a jednocześnie paniom prowadzącym po raz kolejny ciepło się uśmiecham i życzę powodzenia w poprowadzeniu. Dziękuję serdecznie państwu. Dziękujemy pani dyrektor. Dzisiejsza debata będzie podzielona na dwie części. Pierwsza to pytania, które będziemy zadawać ekspertom od nauk społecznych i humanistycznych. Druga część będzie to czas na pytania uczestników debaty do gości. Pytania będzie można zadawać poprzez podnoszenie tak zwanej łapki lub czat. Jeśli ktoś z państwa zechce zadać pytanie poprzez czat, prosimy, by określił, do którego z gości kierowane jest pytanie.
I właśnie to jest ten przyjemny moment, o którym już wspomniała Pani Dyrektor, żeby przedstawić naszych dzisiejszych gości. Niezmiernie cieszę się z tego powodu. Naszą gościną jest Pani Profesor Karolina Wigura, socjolożka, historyczka idei, adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka, członkini redakcji Kultury Liberalnej. Myślę, że można byłoby jeszcze więcej wymienić. Pani profesor interesuje się przede wszystkim filozofią polityki, historią idei, a także socjologią i etyką pamięci. I oczywiście jest autorką książki, dookoła której będziemy dzisiaj debatować. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, kłaniam się. Witamy Pani profesor. Kolejnym naszym gościem jest Pan profesor Maciej Kowalewski, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoich pracach naukowych podejmuje tematy związane z miejską kulturą, polityką protestu, ruchami miejskimi, a także odnową miast. I trzecim gościem, naszym dzisiejszym trzecim gościem jest już wspominany dzisiaj pan profesor Andrzej Skręto, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, krytyk literacki. Był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Zajmuje się polską literaturą nowoczesną, a w szczególności twórczością Tadeusza Różewicza, a także dekonstrukcją i konstruktywizmem. Serdecznie witamy pana profesora. Szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszej części debaty i pierwsze pytanie do pani profesor Karoliny Wigury. Pani profesor, pierwsza pani książka Wina narodów, przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, jak i druga, Wynalazek nowoczesnego serca, filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach, traktują o afektach. Jakie relacje zachodzą pomiędzy tymi książkami i skąd pomysł, potrzeba na ich napisanie? Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj rozmawiać. I bardzo dziękuję za to pierwsze pytanie. To rzeczywiście jest ciekawe dla mnie pytanie, to znaczy dlaczego właściwie takie tematy, jeden za drugim, jak one ze sobą współgrają, co mają ze sobą wspólnego. Ja myślę, że dwie osoby powinnam przywołać. Pierwsza osoba, której nazwisko znajduje się w podziękowaniach do tej książki, wspaniała znawczyni afektów w XVII stuleciu, polska znawczyni, profesor Żelazna, która mnie samej otworzyła oczy na związek pomiędzy tymi dwoma książkami, mówiąc, że mnie zawsze interesuje to, co jest napięciem pomiędzy jednostką a społeczeństwem. To mówiąc językiem socjologicznym, ale możemy powiedzieć równie dobrze napięciem pomiędzy człowiekiem a ludźmi, a wspólnotą. I zarówno pojęcie przebaczenia, jak i pojęcie, jak i zjawisko emocji, to są właśnie te zjawiska, które łączą to, co jednostkowe, indywidualne, z tym, co zbiorowe, społeczne. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą bym dodała do tego, to dodałabym jeszcze, że mnie zawsze interesują aspekty moralne. To znaczy, interesuje mnie, w jaki sposób historia idei może nam pomóc w odpowiedzi na pytania moralne. I interesuje mnie bardzo przenoszenie całych dziedzin filozofii moralnej do myślenia o polityce. I to właśnie mają ze sobą wspólnego te dwie książki. Zresztą jestem przekonana, że one mają ze sobą również wiele wspólnego, nie książki, a tematy, w sensie praktycznym. Możemy o tym jeszcze później porozmawiać. To znaczy ja jestem przekonana, że instytucja politycznego przebaczenia po 1945 roku rozpowszechniona w Europie przyniosła ze sobą pewien zbiorowy i polityczny porządek emocjonalny, który stał się podstawą Unii Europejskiej, podstawą myślenia o wspólnocie europejskiej. I prawdopodobnie te nasze czasy, w których się teraz znajdujemy, one są o tyle interesujące, że obserwujemy podważanie tego porządku emocjonalnego i też podważanie tej polityki pamięci i przebaczenia, ale to możemy, do tego możemy przejść później. To chyba tyle, to chyba taka odpowiedź. Dziękuję bardzo, pani profesor. Bardzo dziękuję również, to były poruszone bardzo ważne wątki, które z chęcią bym też później kontynuowała.
Natomiast swoje pytanie chciałabym skierować do pana profesora Andrzeja Skrendy. Panie profesorze, literatura, a w szczególności literatura piękna, tak naprawdę przepełniona jest emocjami i uczuciami. Natomiast często się zdarza, że autora i czytelnika, jego odbiorcę dzieli czasem kilkanaście, a nawet kilkaset lat. Więc moje pytanie jest takie, czy we współczesnym literaturoznawstwie, które między innymi pan profesor uprawia, poświęca się uwagę na taką dogłębną analizę emocji, jak właśnie widzimy z filozoficznego punktu widzenia w książce pani profesor Wigury? Czy właśnie ta, jest ta dogłębna analiza emocji, uczuć i afektów i w jaki sposób, jakie narzędzia też są wykorzystywane do tego? Dziękuję. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się naprawdę zaszczycony, że mogę rozmawiać i mogę brać udział w tej debacie. Z wielu różnych powodów, a także dlatego, że czytałem książkę Karoliny Wigury z wielką przyjemnością i czuję się zainspirowany do rozmowy. Najkrócej mówiąc, oczywiście tak, mówi się o afektach, coraz więcej. Mówi się o zwrocie afektywnym w humanistyce i w literaturoznawstwie. Tych zwrotów już było tyle, że i następują w takim tempie, że już czasami nie wiemy, gdzie jesteśmy. Tyle razy, żeśmy się odwrócili, że mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Niemniej rozmawianie o afektach jest zawsze bardzo ożywcze, bo chyba budzi afekty. Ale jeśli pozwolicie, to chciałem powiedzieć coś o tej książce Karoliny Wigury, bo warto i trzeba chyba od tego zacząć, nawet jeśli ta książka jest tylko i aż powodem do naszej rozmowy o afektach po prostu. Powiem, jak tę książkę czytam króciutko, co mi wydaje się to interesujące, ale właśnie z punktu widzenia literaturoznawcy. Otóż wydaje mi się, że celem Karoliny Wigury jest nie tyle opis wynalezienia nowoczesnego serca, trochę wbrew tytułowi, bo ten moment Karolina Wigura umiejscawia w XIX wieku. Ile, jak czytamy na stronie 251, wskazanie momentu, kiedy pojawiły się po raz pierwszy elementy nowoczesnego serca. A to się stało w wieku XVII i dlatego właśnie Kartezjusz, Hobbes, Spinoza to główni bohaterowie tej książki. Jest to więc bardzo ciekawy moment. Karolina Wigura chce wskazać moment, w którym dochodzi do przesilenia. Moment, w którym stare języki odchodzą i pojawiają się nowe języki mówienia o emocjach. Ten moment można różnie nazywać i w zależności od tego, jak ten moment nazwiemy, uzyskamy różne perspektywy metodologiczne. Jeśli nazwiemy ten moment to powiedzieć momentem nadkruszania się starego języka, to wtedy otrzymujemy perspektywę rekonstrukcyjną. Jeśli będziemy mówili o wyłanianiu się nowych języków, to otrzymamy coś, co można by nazwać perspektywą prezentystyczną. Wtedy na czasy XVII-wieczne będziemy patrzyli z dzisiejszego punktu widzenia. Karolina Wigura, jak sądzę, wybiera tę perspektywę rekonstrukcyjną. Pewnie z tego powodu, że uznaje siebie i tak siebie definiuje, uznaje siebie za spadkobierczynię warszawskiej szkoły historyków idei. Z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że jej tematem jest historia idei emocji. A jej książka, to jest niezmiernie cenne, zawiera bardzo wiele erudycyjnych, drobiazgowych i bardzo interesujących analiz dotyczących tego, jak rozumiano emocje w różnych językach filozoficznych. I dzięki temu no, wiele stereotypów, wiele takich poglądów, które się utarło, traci grunt, które się utarło wierzyć, traci grunt pod nogami, można by tak powiedzieć. To jest na pewno jeden z ważnych celów tej książki. No ale tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, jaki wniosek płynie z tej książki i to dla mnie do końca nie jest jasne. I może powiem trochę prowokacyjnie, ale w końcu o to chodzi, żeby dyskutować. Z całą pewnością Karolina Wigura chce powiedzieć, że nie jest tak, że nie jest po prostu tak, że zadaniem filozofii Zachodu od Platona do Kanta i do dziś było ocalenie autonomii rozumu przed emocjonalną heteronomią. To jest cytat z jednego z literaturoznawców, który pisze, że tak to właśnie było. Zdaje się, że z punktu widzenia Karoliny Wigury też nie jest po prostu tak, że filozofia to karna ekspedycja przeciwko afektom, jak pisze inny literaturoznawca.
No ale nawet jeśli nie jest po prostu tak, nawet jeśli jest jakoś inaczej, to rodzi się pytanie, jak jest. Bo z drugiej strony patrząc, trudno oprzeć się wrażeniu, że filozofowie nawet jeśli sobie przypominali o emocjach, to tylko po to, aby o nich bardzo szybko zapomnieć. Mieli dobry instynkt samozachowawczy, można by powiedzieć. W każdym razie było tak o tyle, o ile ideałem filozoficznym jest ideał opanowania, a przede wszystkim ideał samoopanowania. Wydaje się, że to jest ideał filozoficzny par excellence. No i o tyle, o ile ten stary język, jak mówi Karolina Wigura, jest językiem moralnym. Moralnym językiem mówienia o emocjach. Ale być może problem polega jeszcze na czymś innym. Na tym, że ten nowy język, niezależnie od tego, jaki był ten stary, jest językiem, jak czytamy, psychologiczno-neurobiologicznym. Ale jeśli jest językiem psychologiczno-neurobiologicznym, to nie jest to już język filozofii. Co zatem okazuje się ukrytym tematem książki Karoliny Wigury? Początek choroby, moment osłabienia organizmu, filozofa i filozofii. Początek epidemii, byśmy powiedzieli, bo emocja, kategoria emocji okazuje się wirusem, który rozkłada wszystkie dualizmy, na których oparta jest zachodnioeuropejska metafizyka. Ponieważ emocja nie jest tylko metapojęciem, jak mówi Karolina Wigura, a w każdym razie nie tylko metapojęciem, ale także będąc metapojęciem, po prostu jakby kompleksem bardzo wielu różnych zjawisk, które unieważniają dualizmy, o których chcielibyśmy mówić. Wydaje mi się, że Karolina Wigura chciałaby nas nawet leczyć z tej choroby emocjonalizmu, bo wiele razy zadaje takie pytanie, czego możemy się nauczyć od tych dawnych, moralnych języków mówienia o emocjach. Teraz powiem coś, co być może jest zaskakujące. Ja bardzo sekunduję tej właśnie próbie leczenia nas z tej choroby, ponieważ coś tutaj, jakieś efekty chorobowe z całą pewnością są w tym naszej współczesnej fascynacji emocjami. Ten wątek wydaje mi się bardzo ciekawy, może nawet nie dość rozwinięty w książce, ale to jest ten moment, w którym solidaryzuję się z Karoliną Wigurą. I na koniec powiem tak. Z punktu widzenia literaturoznawcy, te sytuacje, ten dramat, który opisuje Karolina Wigura, można by przedstawić nieco inaczej. To nie jest spór starego i nowego języka, tylko to jest spór dwóch starych języków. Języka filozofii i języka literatury. Bo co jest gestem fundującym filozofię? Nie literaturę, filozofię. To jest gest wygnania poetów z państwa przez Platona. Więc pewien gest ekskluzywizmu. Na czym polega powrót emocji? To jest powrót poetów w mury miasta. A zatem nie spór starego i nowego języka, ale spór dwóch starych języków. To jest coś, co rzuca się w oczy z punktu widzenia literaturoznawczego, ale oczywiście to byłaby inna historia. Jak można by ją opowiedzieć, to kwestia osobna. Jak będę miał jeszcze okazję, to o tym opowiem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, panie profesorze. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, i dziękuję, że poruszył pan wielokrotnie tę kwestię języka, bo to jest też bezpośrednio związane z moim kolejnym pytaniem, które chciałabym kierować do pana profesora Macieja Kowalewskiego, a mianowicie, panie profesorze, pani profesor Wigura w swojej książce podkreśla, że współczesne rozumienie emocji jest relatywnie nowe. I podczas zgłębiania tej lektury tak naprawdę możemy prześledzić cały proces ciągłej przemiany, która zachodzi w nazywaniu emocji, rozumieniu źródeł ich pochodzenia, ale również w podejściu do ich wyrażenia. W swoim pytaniu chciałabym nawiązać do takich mocnych wydarzeń też politycznych ostatnich lat, do protestu kobiet jesienią 2020 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I jakby tak jak widzieliśmy podczas tych protestów, one zaprezentowały zupełnie nowy sposób
prezentowanie, wyrażanie emocji w przestrzeni publicznej. Sposób, który opierał się na mówieniu bardzo wprost o swoim gniewie, o swoim rozczarowaniu. Ten sposób wyrażania emocji spotkał się z bardzo różnym odbiorem w różnych grupach społecznych. Od absolutnej aprobaty do wręcz do takiego, można powiedzieć, potępienia. I moje pytanie jest takie. Pani profesor Wigura zajmuje się emocjami w perspektywie między innymi indywidualnej, a jak to wygląda w perspektywie zbiorowej, zdaniem pana profesora? Czy zaszły też jakieś zmiany w sposobie mówienia o emocjach na przestrzeni ostatnich pokoleń? Dziękuję za to pytanie. Jeszcze raz dobry wieczór. Witam się ze wszystkimi. Rzeczywiście socjologia ruchów społecznych, czy socjologia zajmująca się sprzeciwem, to jest takie pole badawcze, w którym związanie z emocjami ma swoją długą tradycję. Począwszy od tych wczesnych koncepcji z przełomu XIX i XX wieku, gdzie emocje były postrzegane jako pewien rodzaj zagrożenia. Tak było w tych koncepcjach opisujących protestujący tłum autorstwa, nie wiem, Lebona czy Tarda na przykład. Później przez unieważnianie roli emocji w teoriach, które podkreślały racjonalność wyboru członków ruchu społecznych i pewne szczególne znaczenie kalkulacji, jakie dokonuje każdy z nas, angażując się bądź nie angażując w politykę. Zdaniem twórców z tego okresu, nawet uczestniczący w proteście, próbują porównać możliwe koszty i zyski swojego zaangażowania politycznego, także w tą politykę sprzeciwu realizowaną na ulicy. Później nastąpił koniec lat 60. i znowu emocje znalazły swoje miejsce. Podkreślano przede wszystkim na samym początku znaczenie emocji w takich relacjach na poziomie mikro. Dopiero też z czasem zaczęto zauważać, że trudno jest opisywać politykę w oderwaniu od emocji. I jakby pomijając to obustronne powiązanie, tak? Znaczy to, w jaki sposób świat polityki jest przez emocje kształtowany i oczywiście to, w jaki sposób wyrażanie emocji jest sankcjonowane przez takie czy nie inne decyzje polityczne. Z tej bogatej historii sporo rzeczy, także istotnych w tej dziedzinie, którą nazywamy socjologią emocji, udało się uzyskać. Tak? Znaczy, wtedy, kiedy przyglądamy się emocjom w sprzeciwie, emocjom w proteście, to posługujemy się takimi szczególnymi klasyfikacjami, które niekoniecznie są do odnalezienia w literaturze z zakresu psychologii, czy właśnie wspomnianej tu dzisiaj neurobiologii, czy filozofii. Znaczy, trochę inaczej się opisuje emocje o charakterze pewnego refleksu, takie, które zjawiają się nagle, i tu najczęściej mówimy o gniewie, czy też oburzeniu, czasami o lęku. Inaczej mówimy o emocjach, które powstają między ludźmi w związku z uczestnictwem w takich czy innych praktykach politycznych. To są różnego rodzaju afektywne więzi, takie jak poczucie przywiązania, czy czasami nawet miłości, a w każdym razie głębokiego takiego emocjonalnego zaangażowania, kształtującego się w nieco dłuższym czasie. To są także nastroje, takie jak nadzieja, optymizm, czy też pesymizm, jako pewien klimat powiązany z emocjami i własnym uczestnictwem. Przy okazji analizowania protestów zwykle się posługujemy takimi pojęciami jak, nie wiem, zawiedzione nadzieje, rozczarowanie, oczekiwanie zmiany i tak dalej. No i wreszcie są te emocje, które, jak powiedziała profesor Wigura, też są szczególnie interesujące i dla socjologów,
filozofów i dla filozofów, a więc powiązane z moralnością, takie jak duma czy wstyd na przykład, które też uzasadniają zaangażowanie w politykę w określonej formie i w określony sposób. Co do mobilizacji kobiet w ostatnim czasie, a ściślej tej walki związanej o prawa reprodukcyjne, o godność, o prawo do samostanowienia, to te emocje też musielibyśmy wskazać, że one są różnego rodzaju. Tak? To znaczy, patrząc na to nie z perspektywy polityka, który chciałby sprzeciw polityczny zamknąć w takie ramy emocjonalnego wzburzenia, a przez to zdeprecjonować racjonalność czy też zasadność sprzeciwu. Ale patrząc na to socjologicznym okiem, to przede wszystkim zwraca na naszą uwagę ekspresja emocji. Tak? To znaczy dyskusja, jaka się wokół protestu kobiet toczy, ona w mniejszym stopniu odnosi się do tej indywidualnej motywacji związanej z wewnętrznym przymusem pojawienia się na ulicy i uczestnictwem w demonstracji, a bardziej koncentruje się właśnie na tym zewnętrznym objawieniu się określonych emocji, właśnie takich jak gniew i oburzenie, które mają charakter pewnego refleksu. Oczywiście bardziej pogłębione studia koncentrują się na procesie wygaszania się nadziei, które pojawiły się najpierw w 2016 roku, później w roku 2020. W tej chwili mamy styczeń 2022 roku i pewnie u części kobiet, ale oczywiście nie tylko, bo też mężczyźni brali w tym udział, może się pojawiać takie poczucie straconej szansy, czy pewnego rodzaju nastrój niespełnionej nadziei związanej i z własnym uczestnictwem w proteście, ale też uczestnictwem innych osób. To jest szalenie ciekawe zagadnienie i to, co już przedmówcy poruszyli, a mianowicie kwestie współczesnego, pewnego takiego przesytu nawet i zmęczenia emocjami, także w tym polu, o którym tutaj mówię, czyli socjologii ruchów społecznych, myślę, że odnajdujemy. Widzę tutaj wśród uczestników, wśród doktorantek Janinę Mękart, która napisała taką ciekawą socjologiczną pracę o współczesnym zainteresowaniu psychopatami w kulturze popularnej. Ja myślę, że to jest też objaw zmęczenie emocjami. Tak? Paradoksalnie w świecie, w którym emocje się monetyzuje, w którym one stają się podstawą strategii politycznych, ekonomicznych i tak dalej, ludzie, którzy nie potrafią rozpoznawać emocji albo mają z tym problem, a więc psychopaci stają się pewnego rodzaju no, wzorem nawet, tak można byłoby powiedzieć. Ale już dziękuję, bo się rozgadałem. Przepraszam. Dziękujemy panie profesorze. Co do odpowiedzi, Kasia. Tak, i kolejne pytanie do pana profesora Andrzeja Skrędy. Panie profesorze, profesor Wigura w swojej książce pisze o pedagogice sokratejskiej polegającej na nauczaniu krytycznego myślenia i wnioskowaniu moralnym na podstawie dzieł literackich. Jakie znaczenie ma ta koncepcja dla literaturoznawstwa i nauki o uczuciach? No ma fundamentalne znaczenie oczywiście, w tym sensie, że wszyscy pochodzimy w sensie intelektualnym od Sokratesa. No, Sokrates jest postacią i figurą fundującą w ogóle dla kultury refleksyjnej czy kultury refleksji. Ale w gruncie rzeczy to nie Sokrates w sensie pozytywnym napędza współczesną refleksję o emocjach, tylko właśnie te wszystkie emocje, które są emocjami antysokratejskimi i emocjami w szczególności antyplatońskimi. I to jest rzecz najważniejsza, taka rzecz, która się narzuca, więc raczej antysokrates niż Sokrates, antyplaton niż Platon. A zatem bohaterami dla literaturoznawców stają się ci filozofowie, którzy
krytykują filozofię i porzucają ją na rzecz literatury właśnie, a przynajmniej tak są rozumiani przez literaturoznawców. Tutaj takimi figurami ważniejszymi niż Sokrates okazują się Nietzsche, może wcześniej Rousseau, który właśnie wynalazł to nowoczesne serce. A może Heidegger, no to są postaci, które tutaj są istotne. Ale wydaje się, że tutaj w tym antysokratejskim ruchu współczesnego literaturoznawstwa chodzi o efekty, powiedziałbym, filozoficzne. To znaczy literaturoznawcy upierają się, że powrót, o tym już wspominałem, powrót poetów do miasta, czy powrót emocji na scenie ma konsekwencje filozoficzne właśnie, a nie tylko i wyłącznie literaturoznawcze. I o tych konsekwencjach filozoficznych mógłbym coś powiedzieć. Więc po pierwsze okazuje się, że podmiot odzyskuje ciało i odzyskuje płeć. To jest bardzo istotne. Wiemy, że samo słowo uczucie konotuje kobiecość, a zarazem konotuje coś gorszego. Jak to mówił Aleksander Fredro w Ślubach Panieńskich, rozum mężczyzną, białogłową afekt tylko rządzi, raz kocha, raz nienawidzi, nie gdzie rozum, ale gdzie afekt, tam u niej wszystko, pisze Fredro w Ślubach Panieńskich. Więc powrót emocji to jest odzyskanie ciała, ale także jakby rewaloryzacja płci. To jest bardzo istotna pierwsza rzecz. Druga taka konsekwencja filozoficzna wynikająca z myśli literaturoznawczej i z literatury współczesnej, tak ufają literaturoznawcy, jest taka, że emocje no, nie są czymś, co napada nas z zewnątrz. Jesteśmy bierni wobec emocji, tylko przeciwnie, to my jesteśmy źródłem emocji. I emocje otwierają nas na świat zewnętrzny, a tam jakby wytwarzamy emocje, a nie jesteśmy ich niewolnikami. To nie emocje zakłócają czystość rozumu, to rozum jakby wypiera źródłowe i pierwotne emocje. Innymi słowy, powstaje taka quasi heideggerowska sytuacja, mówi się o tym, że żyjemy w środowisku emocji, w takim pejzażu afektywnym, którym jesteśmy zanurzeni. No i po trzecie, literaturoznawcy mówią, że ten spór, czy emocje są naturalne, czy kulturowe, biologiczne, czy konstruktywistyczne, jest najbardziej zadziwiającym sporem, dlatego że właśnie emocja, jak już mówiłem, to kategoria, która podważa i rozwala dualizmy. Także te dwa, które wymieniałem, niezależnie od konwencji terminologicznej, którą przyjmiemy. Oczywiście i to świetnie pokazuje Karolina Wigura, czym innym są afekty, czym inne emocje i te słowa mają swoją historię, one przychodzą do nas z różnych tradycji, no ale nie mogę się tutaj zagłębiać w te kwestie. W każdym razie emocja to jest jakby szansa na nowe holistyczne ujęcie humanistyki. Taki nowy holizm tutaj się wyłania z zainteresowania emocjami. No i literaturoznawcy mówią zatem tak. Filozofowie wykluczali literaturę, dlatego że filozofia rządzi się gestem ekskluzywnym, jest ekskluzywna. Literatura była przez filozofów zwalczana z tego powodu, że jest inkluzywna. No i teraz właśnie filozofowie dokonują takiego manewru na literaturze, jakiego dokonali na słowie emocja. Literaturoznawcy dokonują tego manewru i mówią tak. Tak, to prawda, filozofowie mają rację, my jesteśmy inkluzywni. My nie jesteśmy przeciw emocjom i nigdy przeciwko nim nie byliśmy. My nie dzieliliśmy kultury na tę gorszą i lepszą, żeńską i męską, emocjonalną i racjonalną. Uczcie się od nas, mówią literaturoznawcy. Pewnie zanadto sobie pochlebiają, ale to już osobny temat, którego nie będę kontynuował. W końcu jestem literaturoznawcą. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I kolejne pytanie do pana profesora Macieja Kowalewskiego. Według Marty Nussbaum obywateli można oduczyć złych emocji i wykształcić w nich postawy wrażliwości i krytycyzmu. Pani profesor Wigura zastanawia się, czy nie jest to czasem utopia romantyczna. A jakie jest zdanie pana profesora na ten temat?
Tak, to myślę, że sensem sprawowania polityki jest usankcjonowanie takich emocji, które są akceptowane i wykluczenie takich, które nie są akceptowane z punktu widzenia władzy. To znaczy, jeżeli się przyjrzymy rozmaitym przykładom historycznym i sposobom, w jaki określone stany społeczne, określone płcie kulturowe, osoby określonego pochodzenia w takich czy innych sytuacjach społecznych mogą wyrażać swoje emocje, to wydaje się to być sednem zarządzania ludźmi. Tak? Znaczy oczywiście nie jest to jedyny sens i nie jedyne narzędzie sprawowania władzy. To są bardzo ciekawe rzeczy w odniesieniu do technologicznych przemian, momentu, w którym się znajdujemy, czyli pojawiania się takich technologii, które umożliwiają rozpoznawanie wyrażania emocji, ze zderzenia tej technologii, rozpoznawania twarzy i rozpoznawania poszczególnych ruchów ciała, temperatury itd., itd. W tym biopolitycznym polu wyrażanie emocji wydają się takim szczególnie łakomym kąskiem dla rozmaitych podmiotów i sił, które chciałyby sprawować władzę nad poszczególnymi fragmentami rzeczywistości. Natomiast czy tą pokusę sprawowania władzy nad emocjami, nad ekspresją różnego rodzaju emocji, nad ich mniejszą lub większą kontrolą, da się pogodzić z demokratycznymi sposobami sprawowania władzy, to już jest zupełnie inna historia. Krótka dygresja, pewnie nie zdarza się to tylko socjologom, ale im stosunkowo często. Piszemy we wstępie pytania, na które później w książkach nie dajemy odpowiedzi, sam nie jestem wyjątkiem. Otwieram książkę profesor Widury i tam też znajduję pytanie związane z tym, o czym teraz mówimy, na które nie do końca w książce jest odpowiedź. To jest pytanie o to, czy potrafimy przekształcić politykę państw demokratycznych tak, aby oprócz chłodnej kalkulacji dopuścić także porządek emocji. Już nie gadam, chciałbym, żeby pani profesor się wypowiedziała też w tej sprawie. Dziękuję. Prosimy, panie profesor. Tak, już przepraszam, donotowuję pytanie pana profesora. Mam tak dużo do odpowiedzenia panom, że boję się, że o czymś zapomnę. O. Dobrze, to ja bardzo dziękuję za te uwagi. To było szalenie interesujące dla mnie i pozwolę sobie na początek wrócić do tego wątku, który poruszył profesor Skrędo, to znaczy o co chodzi w tej książce. Po co rozmawiać dzisiaj ze zmarłymi? Bo tak definiuje historię idei Alan Ryan, który jest jednym z najlepszych historyków idei współczesnych i bardzo dla mnie ważnym autorem. Więc po co rozmawiać z tymi zmarłymi o emocjach? No, dlatego, że nasz czas bardzo często, że w naszych czasach bardzo często mówimy, że potrzebne są nowe idee. Tylko że kłopot z takim bezustannym patrzeniem w przyszłość i mówienie potrzebujemy nowych idei, jest taki, że my możemy, patrząc bezustannie w przyszłość, doznać kompletnej amnezji a propos tego, jaka praca intelektualna została już wykonana przez wcześniejszych. Stanisław Lem to pięknie opisuje w niektórych swoich książkach, kiedy kpi właściwie z ludzi przyszłości, pokazując, jak oni kompletnie odcięli przeszłość i oni zapomnieli, jak puści się stali. Więc to jest pierwszy powód, to znaczy, że przywrócenie pytań klasycznych o tematy, na które dzisiaj rozmawiamy zupełnie nowym, współczesnym językiem, jest moim zdaniem źródłem pewnej kreatywności. Czy nowe idee tak naprawdę są. One już są w historii myśli, tylko trzeba je odnaleźć. Często takie zdanie się wypowiada na temat filozofii i literatury greckiej, starożytno-greckiej. Mówi się, tam już wszystko było.
wcale nie jest taka przesada to powiedzieć. Ja to po prostu mówię o 17 stuleciu. Także to jest pierwsza sprawa. Teraz dlaczego one są takie dobre, te pytania klasyczne? Dlaczego one są takie przydatne? Ano dlatego, że ten sposób traktowania emocji, który wciąż jeszcze reprezentują Kartezjusz, Spinoza i Hobbes, on oczywiście zdradza te elementy nowoczesnego serca, jak to pięknie nazwał profesor Skrendo, ale one pozwalają sobie zadać dwa fundamentalne filozoficzne pytania, na których brak zadawania rzeczywiście cierpimy. Po pierwsze, jak poradzić sobie z kondycją ludzką, która jest nieznośna, skończona, pełna cierpienia. Po drugie, mimo tej kondycji ludzkiej, najważniejszym pytaniem filozoficznym od zarania było, jak być szczęśliwym. To jest najważniejsze pytanie moralne, jakim dysponujemy. Oczywiście wchodzą tutaj pojęcia dobra i zła. Wielu filozofów utożsamiało bycie szczęśliwym z byciem, z czynieniem dobra, albo przynajmniej nie czynieniem zła. Ale tak czy inaczej uważam, to są fundamentalne pytania i myślę, że nasze dyskusje współczesne bardzo można wzbogacić w ten sposób, przypominając te pytania klasyczne, biorąc je na poważnie. To jest jakby pierwsza rzecz, o co chodzi w tej książce. No właśnie o to. Po drugie, o to w tej książce chodzi, aby zrozumieć i aby przypomnieć sobie, aby dokonać takiej archeologii filozoficznej i zobaczyć, że emocje były fundamentalnym filozoficznym tematem znowu od zarania filozofii. Tylko gdzieś po drodze o tym zapomnieliśmy. Możemy opowiedzieć więcej o tym, kiedy zapomnieliśmy. Ja oczywiście obwiniam w książce wiek XIX, ale też wiek XX. Koncentracja na pojęciu racjonalności, swoją drogą też produkt, to jest, pojęcie jest produktem wieku XIX, to przekonanie, że istnieją jakieś racjonalne sposoby, aby ocenić nasze zachowanie, zapomnienie natomiast zupełnie o tym, że według filozofów jeszcze w XVII stuleciu człowiek składa się z rozumu i z serca, które współpracują ze sobą, a nie wykluczają się wzajemnie. To nie są dwie zupełnie inne sfery, to są dwie strony tej samej monety, którą my jesteśmy. Więc takie przypomnienie tego, odczytanie tych filozofów klasycznych na nowo, to było dla mnie bardzo ważne i pamiętam, że kiedy się zajmowałam tym, kiedy zaczynałam się tym zajmować, ten sposób odczytywania historii filozofii już w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, on już był całkiem spopularyzowany, ale u nas nie. I niektórzy koledzy pytali mnie, dlaczego chcesz pisać o emocjach na podstawie filozofii Hobbesa? Przecież tam nic nie ma o emocjach. Na co ja odpowiedziałam, jak to? Przecież tam wszystko jest postawione na emocjach. Jeśli tam nie ma emocji, to ten rozum nigdy nie zacznie działać. A jeśli nie zacznie działać, to nie odkryjemy praw natury, a stąd nie ustabilizujemy społeczeństwa i nie zakończymy wojny. Więc to jest ta kwestia zrozumienia, że emocje były fundamentalnym tematem filozofii w jej historii, tylko że po drodze przestaliśmy o tym ją tak odczytywać. Profesor Skrendo mówi jeszcze, że moim celem jest leczenie z emocjonalizacji. Tak, oczywiście, tak. Pewnego rodzaju emocjonalizacji. Nie chodzi mi przecież o to, abyśmy o emocjach nie mówili, wręcz przeciwnie. Chodzi mi o to, abyśmy doceniając wielkie osiągnięcia psychologii, neurobiologii, jednocześnie nie zapominali o tym, że nie można nas wyłącznie sprowadzić do ciał i zachodzących w nich reakcji chemicznych. To znaczy, że my jesteśmy czymś więcej i to coś więcej to są właśnie te wyzwania etyczne i te pytania etyczne. Czyli sprzeciwiam się takiemu prostemu zadawaniu pytania, jak to działa? Jak to działa, że jestem teraz zdenerwowany, gniewny, zawstydzony? A zamiast tego chciałabym zadać to arystotelejskie pytanie. Kiedy Arystoteles tak pięknie mówi, wolno się gniewać, tylko trzeba wiedzieć jak, kiedy i w jaki sposób. Tak? Czyli to tutaj chodzi. Bardzo interesująca była ta uwaga na temat dwóch języków, że jeden język to literatura, a drugi język to filozofia.
z ciekawością posłuchałabym więcej, bo to nie jest moja dziedzina literaturoznawstwo i chciałabym się o tym dowiedzieć więcej. No i teraz jeszcze chciałabym odnieść się do uwag pana profesora Kowalewskiego, które też były bardzo ciekawe na temat emocji w proteście i tego, jakie te emocje protestu są, a co jest wyrażane. I chciałabym się podzielić taką interpretacją w reakcji na to, co pan powiedział i też w reakcji na pytanie o ten czarny protest. Jednym z moich największych odkryć podczas pisania tej książki była ta wspaniała książka Alberta Hirschmana, Namiętności i interesy. Ona jest także po polsku, w świetnym tłumaczeniu. I tam Hirschman przeprowadza taką argumentację dotyczącą istnienia w historii idei koncepcji dominującej emocji. To znaczy, że jest cały szereg filozofów, łącznie z jednym z moich bohaterów, czyli Thomasem Hobbesem, którzy opisują społeczeństwa i dokonujące się w nich zmiany poprzez zdefiniowanie dominującej emocji. No i na przykład Hobbes twierdzi, że państwo ustabilizować można i wojnę domową można zakończyć tylko w momencie, gdy wygra pewien charakterystyczny, specjalny rodzaj strachu, jakim jest strach przed nagłą śmiercią, połączony z nadzieją na lepszą przyszłość w kategoriach materialnych. Czyli dwie emocje, jeśli one będą dominowały, to wszystko inne się ustawi, tak jakbyśmy ustawiali jakieś działanie matematyczne i rozwiązywali dzięki jednemu elementowi. I kiedy sobie zadamy pytanie, idąc za tym tokiem myślenia, jaka jest dominująca emocja dzisiejszego świata? Jesteśmy w bardzo zglobalizowanym świecie, więc prawdopodobnie ta emocja będzie podobna w Polsce, w Niemczech, w Ameryce, w Wietnamie. I myślę sobie, że ta dominująca emocja musiałaby być gdzieś w okolicach takiego spektrum jak lęk, czyli rodzaj strachu, ale kiedy nie znamy dokładnego źródła, tak? Czyli lęk, obawa przed czymś nieznanym. Rozpacz, wydaje mi się, jak teraz obserwuję tutaj, przebywając w Berlinie, obserwuję dyskusję na temat klimatu, to widzę, że rozpacz jest coraz częściej wymienianym pojęciem. Czyli lęk, rozpacz i przypuszczam, że jeszcze to, co łączy się z pandemią, czyli kwestia takiej frustracji związanej z pustką, czyli pustka czasu, powtarzalność i ta frustracja olbrzymia. I jeśli ta dominująca emocja jest gdzieś w tym spektrum, to wtedy takie wybuchy zbiorowego protestu, jak strajk kobiet, byłyby reakcją, tak jakby takim wentylem bezpieczeństwa, wypuszczeniem tej emocji. I chciałabym zwrócić waszą uwagę, że w roku 2020, czyli tym samym roku, kiedy odbyły się strajki w następstwie decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, że również w tym samym roku odbywały się bardzo liczne protesty Black Lives Matter, które wydają się, taka jest moja interpretacja, że to jest też uwolnienie bardzo podobnych emocji, bardzo podobnego spektrum emocji, ale żeby nie było, że te protesty odbywają się tylko po jednej stronie ideologicznego spektrum, to chciałabym Państwa uwagę zwrócić również na marsz na Kapitol w początku 2021 roku. Tam też była przecież olbrzymia grupa ludzi, którzy wyrażali gniew, lęk i pewnego rodzaju rozpacz. Więc wydaje mi się, że my możemy używać tych klasycznych kluczy filozoficznych do interpretacji bieżących wydarzeń, które przesuwają się przed naszymi oczami. Tych wydarzeń nigdy nie brakuje, bo teraz jesteśmy gdzieś na progu wojny z Rosją, prawda? I to też wzbudza olbrzymi lęk. Przypuszczam, że Europa Środkowo-Wschodnia uruchamia mnóstwo lęków związanych z naszym doświadczeniem historycznym. Do tej wojny nie musi dojść, ale jestem przekonana, że jesteśmy na progu tej wojny. I jeszcze chciałabym powiedzieć,
dwa słowa, bo wiem, że się bardzo rozgadałam, ale jeszcze dwa słowa, bo pojawił się ten temat liberalizmu i edukacji emocjonalnej i wreszcie pytania, czy potrafimy przekształcić politykę demokratyczną państw, aby uwzględnić emocje. No, trzeba byłoby napisać inną książkę na ten temat, prawda? To znaczy ja bardzo wyraźnie w tej książce starałam się też zaznaczyć, jakie jest pole zainteresowania. Pole zainteresowania jest bardzo konkretne, natomiast mam nadzieję, że klucze, które znalazłam, mogą pomóc do tego, żeby to pytanie postawić i na nie odpowiedzieć. Czyli to pytanie tam pada rzeczywiście jako coś istotnego, co stoi przed nami jako wyzwanie, ale książka nie jest poświęcona odpowiedzi na nie. Natomiast wydaje mi się, że to napięcie, które panie wyłapały, pytając o Martę Nussbaum i liberalizm, i emocje, ono jest. To znaczy, że rzeczywiście liberałowie, czy liberalni demokraci, muszą się zastanowić nad tym, czy ich podejście do emocji i do krytyczności jest inkluzywne. To znaczy, czy to nie jest tak, ja to staram się argumentować na końcu tej książki, w podsumowaniu, że czy to przypadkiem nie jest tak, że liberalni demokraci, że liberałowie, do których ja się zaliczam, że my uważamy, że ludzi trzeba wychować tak, żeby oni byli tolerancyjni, empatyczni, a jednocześnie krytyczni wobec niektórych idei, a jeśli tacy nie są, to na pewno w takim razie są godni potępienia, niewyedukowani. Wydaje mi się, że to jest pewne przekonanie liberalne, za które liberałowie dzisiaj płacą. To znaczy, że ma to swoje, jest tutaj pewna słabość intelektualna i że nazwę ich nieliberalni populiści, chociaż jest pewnie cały wachlarz, jak można nazwać ten rodzaj polityków, ale że nieliberalni populiści, że oni osiągają sukces właśnie dlatego, że wykorzystują pewną lekcję nieodrobioną przez liberałów. Adresują uczucia, które nie były adresowane. Pięknie napisał bułgarski politolog Ivan Krastev, że liberalne społeczeństwo jest, że liberałowie w tym, jak myślą o społeczeństwie, są jak szkoła, czyli my tu nauczyciele, a wy uczniowie macie się nauczyć tak, jak należy. Nie chcę powiedzieć szkoła doktorska, ale szkoła. A populiści są jak rodzina, czyli że no chodźcie wszyscy, prawda, jeden jest taki, jeden ma takie poglądy trochę może za bardzo prawicowe, drugi tam, ktoś tam powie coś nie na miejscu, a to nie szkodzi, wszystkich akceptujemy. I myślę, że to jest wielkie wyzwanie dla liberałów i dla liberalnej demokracji w ogóle dzisiaj. Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Bardzo dziękujemy rzeczywiście pani profesor za takie po prostu rozbudowane tą odpowiedź. Szczególnie cieszę się, że w niej padło, w jednej z jej części padło to, w czym chciałabym nawiązać do kolejnego pytania, które właśnie chciałabym skierować do pani profesor Wigury, a mianowicie o tym zglobalizowanym świecie i o tym doświadczaniu emocji, właśnie to przytoczenie zarówno w sytuacji Stanów Zjednoczonych. Tak, na tyle, na ile ja zrozumiałam książkę pani profesor. Pani kilkukrotnie wspomina o takiej transformacji pojęcia idei emocji od czasów XVII-wiecznych filozofów i aż po takie współczesne rozumienie jako pewnego uniwersalistycznego ideału. I odwołuje się pani w swojej książce, oczywiście przede wszystkim właśnie omawia ten okres od XVII wieku, ale też bardzo dużo odwołuje się pani do klasycznych filozofów starożytności. A jednocześnie z tym, zarówno w tekstach źródłowych i w rozumieniu pojęcia współczesnej nauki, pozostajemy cały czas w tym takim kontekście kulturowym szeroko pojętej kultury Zachodu. Więc moje pytanie jest takie, czy to nasze europejskie rozumienie i doświadczenie też emocji możemy też przekładać na kultury pozaeuropejskie, na przykład kultury Dalekiego Wschodu, bądź po prostu no, wszystkie, które znajdują się poza tym doświadczeniem. Świetne pytanie. To od razu powiem, bo tak wydaje mi się, że nas obowiązuje pewna skromność jako akademików. Nie jest to przedmiot mojej ekspertyzy.
Natomiast w tym zglobalizowanym świecie, tak jak to w tej chwili obserwuję, w wielkiej mierze emocje ulegają globalizacji. Podam tylko dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest takie pojęcie, które stworzyliśmy razem z Jarosławem Kujiszem, z którym piszemy bardzo wiele wspólnych tekstów. I napisaliśmy ostatnio o zjawisku nerwowej suwerenności. Wychodziliśmy od Polski, pokazując, że ze względu na to, że nasza państwowość upadła tyle razy w ciągu ostatnich 200 lat, Polacy mają pewien taki, powiedzmy, nerwowy stosunek do swojej stabilności, do stabilności swojego państwa. I ten stosunek do stabilności, ta obawa przed upadkiem państwa, przed okupacją zewnętrzną, ona może znajdować różne odpowiedzi polityczne, bo przecież w ciągu pierwszych 25 lat rozwoju III Rzeczpospolitej odpowiedzią było więcej integracji z Unią Europejską, NATO, to nas ochroni. Ale dzisiaj dominującą odpowiedzią polityczną jest raczej powrót do takiego izolacjonizmu na modłę II Rzeczpospolitej, czyli spróbujmy jednak sami, suwerenistycznie. I teraz przypuszczamy, że nerwowa suwerenność jest uczuciem, które podzielane jest przez wiele społeczeństw. Jak popatrzymy na politykę Donalda Trumpa, America First, czy jak popatrzymy na retorykę populistów francuskich, Marine Le Pen, Eric Zemmour, to zobaczymy, że tam wszędzie pojawiają się takie elementy izolacjonizmu, zamknięcia, wątki nacjonalistyczne i właśnie taka nerwowa ochrona granic i tego, co my, jacy my jesteśmy, francuskość, polskość, nawet tutaj, gdzie w tej chwili mieszkam, niemieckość, prawda, w retoryce alternatywy dla Niemiec. Czyli można powiedzieć tak, że odsłony lokalne pewnych emocji są charakterystyczne dla danego regionu albo państwa, ale wiele emocji zbiorowych ma dzisiaj globalny charakter. I to jest jakby pierwszy przykład. Drugi przykład to jest gdzieś tam związany z tym, związany z tym pierwszym. Jonathan Haidt to jest taki bardzo ciekawy psycholog polityki amerykański. On napisał taki świetny esej, który mogę Państwu przesłać po tej dyskusji, o nacjonalistach i globalistach. I za globalistów uznaje ludzi, którzy, no można byłoby powiedzieć, no mogą żyć wszędzie, jest im trochę wszystko jedno, władają kilkoma językami, nie mają wielkiego przywiązania do miejsca urodzenia. Natomiast o nacjonalistach mówi, to są ludzie, którzy chcieliby żyć tam, gdzie się urodzili. I potem zaczyna ich bronić. Mówi, nie ma nic złego w tym, żeby bronić swojej rodziny albo bronić swojego kraju, kultywować kulturę. Tylko, że bywają w globalnej polityce takie przykłady państw, które robią to w sposób agresywny. I jak pyta Pani o kraje zupełnie nieeuropejskie, to przyszedł mi do głowy przykład Indii, gdzie, o czym bardzo mało się mówi w Europie, my praktycznie o tym nic nie wiemy. Wiemy oczywiście, że jest Modi i że jest narodowym populistą, ale co dalej właściwie nie wiemy. Natomiast skala ataków na mniejszość muzułmańską w Indiach jest w tej chwili absolutnie nieporównywalna z czymkolwiek, co dzieje się w Europie, czy dzieje się w świecie zachodnim. Więc zobaczmy, że jest to emocja, która występuje globalnie, ale ona ma lokalne oblicza i takie jest właśnie to lokalne oblicza, bardzo niepokojące akurat w przypadku współczesnych Indii. Bardzo dziękuję za te przykłady. To jest, rzuciło mi to trochę inną perspektywę, bo ja też myślałam jakby... Myśląc o tym pytaniu, myślałam też o takie emocje związane bardziej, nie wiem, miłość i tak dalej, na przykład w kontekście kultury, albo kultur, lepiej tak naprawdę powiedzieć, kultur islamu, że możemy zupełnie inaczej odbierać miłość, też właśnie motywacje związane z małżeństwem, ale myślę, że to by było zbyt już w tym momencie szerokie, też szerokie pytanie, wykorzystywanie czasu na
tak naprawdę drugą część naszej debaty, żeby też trzymać się tego timingu trochę. Więc bardzo dziękujemy naszym gościom za odpowiedzi w tej części debaty i chcielibyśmy przejść teraz do tej drugiej części naszego spotkania i bardzo prosimy o zadawanie uczestników i uczestniczki spotkania pytań albo przez podnoszenie łapki, tej, która jest u góry, albo zadawanie swoich pytań na czacie. Jak na razie ich nie widzę, więc może to podnoszenie łapki w tym momencie zadziała. Bardzo zapraszamy. A ja nie widzę czatu, ale to tak ma być, tak? Tak jest okej. Tak, ktoś się zgłasza, ale... Tak, z tego co widzę, tak? Pierwsza łapka jest od pana profesora, tak? Jerzego Madejskiego, więc może poprosimy go zabrać głos. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Korzystając z okazji, że jesteśmy chyba częściowo w rektoracie, pan rektor Skrzędo chyba jest w pokojach senackich. Chciałem zapytać o intrygujący problem uniwersytet, a ośrodek, z którym jest pani związana, o kulturę liberalną. Dobrze wiemy, że być może uniwersytet dzisiejszy, a ja zdaje się pamiętam sprzed ładnych kilku lat pani bardzo krytyczny osąd, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie studiów doktoranckich, że te studia obiecują, a nie dają i być może z tego niezadowolenia wzięły się państwa inicjatywy powołania kultury liberalnej. O co mi chodzi? Że uniwersytet ma swoje prawa, to znaczy wzrastające konieczności związane z pisaniem sylabusów, z zatwierdzaniem programów, no i tak dalej. Wszyscy znamy tę mitręgę. I wobec tego w tej sytuacji, jaką funkcję pani widzi dla takich inicjatyw jak kultura liberalna? W czym takie ośrodki myśli miałyby zastąpić czy uzupełniać uniwersytet? Jak to z pani perspektywy i krajowej, już teraz tej międzynarodowej wygląda, a mam też na uwadze te no, jakieś intrygujące okoliczności, że wiele osób związanych z kulturą liberalną już jest teraz by także w różnych innych miejscach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze. Mogę sobie pozwolić odpowiedzieć, tak? Pytam panie moderatorki. Tak, bardzo prosimy. Tak, jeżeli by zacząć od tego, skąd się ta inicjatywa w ogóle wzięła, bo to na pewno może być dla państwa interesujące, to kultura liberalna wzięła się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, ona się wzięła z tradycji seminariów domowych, która przekracza nasze doświadczenie, doświadczenie naszego pokolenia, a nawet doświadczenia pokolenia naszych nauczycieli i która tak naprawdę pierwszy raz się pojawia w Polsce w opowieściach Bogdana Cywińskiego, który opowiada o tym, jak podczas rozbiorów Polacy siadali i dyskutowali, jak była to forma opozycji. Oczywiście my, kiedy mieliśmy 20 lat, nie byliśmy tego świadomi. Ale z czasem zrozumieliśmy, że to, co zrobił dla nas pan profesor Paweł Śpiewak i pan profesor Marcin Król, to było coś absolutnie wyjątkowego. To znaczy, że my przez całe lata, nasze środowisko przez całe lata byliśmy zapraszani przez naszych profesorów do wspólnego dyskutowania na temat tekstów filozoficznych poza murami uniwersytetu. I uzupełnialiśmy w ten sposób fantastyczne prowadzone seminaria jeszcze o takie głębokie zaangażowanie wielogodzinne tak naprawdę. Przyjemnie przelał chce wina. Więc kultura liberalna, kiedy powstawała, to ona powstawała z takiego przekonania grupy ludzi, którzy doświadczyli takiej socjalizacji. Dostaliśmy tę socjalizację od ludzi, którzy też dostali ją od swoich profesorów, bo przecież oni chodzili na seminaria domowe do profesora Jedlickiego. Więc dla nas to było, jakbyśmy się znaleźli w sztafecie pokoleń. Był to wielki zaszczyt też dla nas, że zostaliśmy zaproszeni do czegoś takiego.
Jak bardzo te seminaria były wyjątkowe, to trzeba powiedzieć, że przez długi czas seminarium domowe współprowadził Paweł Śpiewak z Józefem Orłem. Jeśli sobie Państwo zdajecie sprawę, po jak bardzo różnych stronach ideologicznego spektrum te dwie osoby dzisiaj się znajdują, to rozumiecie już, jak bardzo wyjątkowe to musiały być dyskusje i że wtedy jeszcze istniał wspólny grunt. To jest bardzo interesujące dla mnie dzisiaj z perspektywy tych wszystkich lat. Więc my, rozpoczynając inicjatywę kultury liberalnej, uważaliśmy, że musimy też coś z siebie dać. I że nie wystarczy naprawdę popijać czerwonego wina i zagryzać to lekturą Hanny Arendt, że trzeba coś stworzyć, co się przysłuży też. A ponieważ najlepiej na świecie potrafiliśmy robić właśnie to, czyli rozmawiać i pisać, no to spróbowaliśmy zrobić to, co umiemy najlepiej. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, przypuszczam, to się bardzo zmieniło. Ale wtedy, kiedy my mieliśmy po 20 lat, to uniwersytet był jeszcze innym miejscem niż dzisiaj. To znaczy było w nim trudniej, o wiele trudniej, o dyskusje, o takie szybkie dyskusje na temat. Teraz się coś dzieje, to teraz zróbmy dyskusję i dyskutujmy. Teraz jest inaczej, uniwersytet jest teraz w ogóle innym miejscem. Ale kiedyś tak było i przypuszczam, że my po prostu całą tę energię intelektualną chcieliśmy gdzieś mieć. No i zrobiliśmy właśnie to. Także to jest pewnie częściowo odpowiedź na pytanie pana profesora. I ja niestety zgubiłam to kończące pytanie, bo jeszcze było jedno. Tam, gdzie pan profesor powiedział, że my jesteśmy w różnych miejscach, ale przedtem pan zadał jeszcze jedno pytanie. Czy ja mogę poprosić o przypomnienie? No, chodziło mi o to, jak pani profesor ocenia to teraz z punktu widzenia międzynarodowego, ten typ działalności jakiegoś ośrodka myśli, które uzupełnia niejako uniwersytet. Tak, bo my w ogóle uważamy, ponieważ u nas jest mnóstwo akademików. My mamy, połowa naszego zespołu to są akademicy, z którymi zaczynaliśmy współpracę. Oni wtedy byli magistrami albo doktorami, a dzisiaj są profesorami. Więc to jest wielka zaleta kultury liberalnej, że ona jest w połowie stworzona z akademików. I my uważamy, że my jesteśmy, i tak zresztą byliśmy traktowani wielokrotnie przez Uniwersytet Warszawski i przez mój macierzysty Wydział Socjologii UW, byliśmy wielokrotnie traktowani jako partner do współpracy. Na przykład z wydawnictwem naukowym Scholar otworzyliśmy teraz serię naukową i to jest wspaniałe dla mnie, że możemy współpracować, budując serię, dając naszych autorów, a jednocześnie, że to jest seria naukowa i że wydawnictwo Scholar zaprosiło tę serię do siebie. Więc my mówimy, uważamy, że to jest rodzaj współpracy i cieszymy się, jeśli się nam uda stworzyć interpretacje, które są interesujące także dla akademików. To dla nas jest wtedy wielki zaszczyt i bardzo się zawsze cieszymy z tego, sami uważając, że jesteśmy i jednym, i drugim, czyli i tymi zaangażowanymi intelektualistami, którzy chcą dyskutować i gadać i komentować, ale też, że jesteśmy akademikami, którzy zgodnie z zasadami metody naukowej przygotowują pracę naukową i poddają je krytyce kolegów. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Szanowni Państwo, zapraszamy do zadawania pytań. Zgłaszał się jeszcze pan Paweł Dziel, ale nie widzę podniesionej łapki. Czy pan chce zadać pytanie? O, już jest łapka. Zapraszamy do zadawania pytań. Słychać. Nie wiem, czy mnie słychać. Dobry wieczór. Słychać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Dziel. Przygotowuję pracę doktorską z pogranicza literaturoznawstwa i filozofii. Chciałbym zapytać panią profesor Karolinę Wigurę o emocje, o afekty, uczucia w odniesieniu do historii idei jako dyscypliny naukowej. I w związku z tym, że przygotowuję pracę na temat twórczości
Barbary Skargi, chciałbym szczególnie zapytać o specyfikę tak zwanej warszawskiej szkoły historii idei. Na ile badacze z tej formacji, Bronisław Baczko, Jerzy Szacki czy Andrzej Walicki, zdaniem pani profesor, interesowali się emocjami, ale także chciałbym zapytać, na ile zdaniem pani profesor historyk idei może kierować się w swojej pracy naukowej emocjami, czy etos obiektywności związany z takim gestem zawieszenia uczuciowości, zawieszenia emocji, nie jest przypadkiem wciąż pielęgnowaną w naukach humanistycznych, naukach społecznych iluzją. Także po części jest to także pytanie o zwrot afektywny w nauce. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te wszystkie maile, które dostawałam w związku z tym wydarzeniem właśnie od pana. Wprowadził mnie pan w moim codziennym rozgardiaszu, wszystko przygotowując. A teraz szybko postaram się zareagować na pańskie pytanie. Wiecie państwo, moim promotorem doktoratu był wspomniany już przedtem Paweł Śpiewak. I on miał jedną taką charakterystyczną cechę. Kiedy przychodziłam do niego i przynosiłam mu jakiś tekst, proszę, napisałam rozdział, artykuł, to Paweł Śpiewak nigdy nie pytał mnie, no dobrze, a co to za ciekawe książki tutaj, no jaka literatura, albo ile przypisów, albo a jaka metodologia, tylko zadawał mi zawsze jedno pytanie. Bolało? I to jest takim mottem, widzą państwo to też w doborze tematów moich naukowych. Mottem jest, że te tematy mają mnie zajmować osobiście. Czy to jest nieobiektywne? No to socjologia na warszawskim jest niesamowicie oddana Maxowi Weberowi. I państwo przecież doskonale wiedzą, że kiedy Max Weber pyta o to, co to jest obiektywność w naukach społecznych, to mówi, najpierw wybieramy temat, a kiedy wybieramy temat, możemy być namiętni. Czyli jest dokładnie to, tak, czy bolało. A potem, kiedy już wybierzemy ten temat, to wtedy obowiązują nas zasady metody naukowej. I tam już możemy być obiektywni. Więc oczywiście historyk idei, socjolog, wolno nam być, a nawet powinni się być namiętni, ale wtedy, kiedy mamy przestrzeń ku temu, ale kiedy już przygotowujemy rozprawę naukową, winni jesteśmy oddać sprawiedliwość metodzie. Te metody w historii idei wbrew pozorom są. Bardzo często historia idei była w Polsce nauczana tak trochę, no, że to właściwie tylko historia filozofii albo, ale to tak naprawdę nie jest. Jest kilka szkół metodologicznych historii idei, i one są interesujące. I ta warszawska szkoła historyków idei jest bardzo interesującą, bardzo ciekawą szkołą, dlatego że ona dopuszcza coś, co wydaje mi się powinno być ważnym wyzwaniem dla ludzi tej specjalizacji. To znaczy, że wiedzę, że ekspertyzę naukową oni łączą z obywatelskim zaangażowaniem. I jak popatrzeć na różne postacie tej wspaniałej szkoły, choćby wspaniałego Leszka Kołakowskiego, to jest dokładnie to podejście. I to podejście wydaje mi się naprawdę godne naśladowania. I teraz, czy oni się interesowali emocjami? Tak, interesowali się, a szczególnie Kołakowski. Szczególnie Kołakowski. Dla niego, przede wszystkim dlatego, że on był spinozistą, czyli on poprawił tłumaczenie na język polski Spinozy, sam tłumaczył Spinozę, świetnie go znał. On, kiedy czyta się jego eseje, już poświęcone po prostu życiu publicznemu, polityce i tak dalej, to widać, prześwituje tam Spinoza. A dla Spinozy namiętności, afekty, to jest jeden z najważniejszych tematów. W związku z tym myślę, że Spinoza bardzo ukształtował Kołakowskiego i że z tego względu pewnie dla Kołakowskiego te namiętności były tak ważne.
spostrzeżenia Kołakowskiego zresztą, które on czynił w latach 60. są niesłychanie świeże, kiedy się porównuje obecność tematyki emocji w ostatnich latach i wtedy. To znaczy mówimy, że powiedziałam w ciągu naszego spotkania, że Brytyjczycy i Niemcy na przykład już kilkadziesiąt lat temu zaczęli odkrywać w filozofii te wątki i namiętności, ale Kołakowski robił to wcześniej. Zresztą ta książka zaczyna się od cytatu z Kołakowskiego. Nikt nie napisał tego lepiej, moim zdaniem, więc Państwu zacytuję. Badanie namiętności ludzkich, analiza praw fizjologicznych lub psychologicznych, na mocy których ludzie czy też natura ludzka reagują na zewnętrzne bodźce, stało się typowym kierunkiem zainteresowań XVII-wiecznych teorii moralnych. On doskonale sobie z tego zdawał sprawę, świetnie o tym pisał, dobrze się na tym znał. Więc tak, trzy razy tak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Zachęcamy. Zgłasza się pani Janina Mękarska, bardzo prosimy. Tak, dzień dobry. Ja tylko tak chciałam, bo może coś źle zrozumiałam, odnoszę takie wrażenie, że powiedziała pani, że utożsamia pani moralność ze szczęściem. Tak, i czy jeżeli utożsamiamy moralność ze szczęściem i weźmiemy pod uwagę to, że jakby Hobbes uważał, że człowiek jest z natury zły, to czy jeżeli szczęście to jest jakby moralność, a moralne jest to, co jest dobre, to czy to znaczy, że człowiek nie może być szczęśliwy? Świetne pytanie. Niemoralność powinniśmy utożsamiać ze szczęściem, albo inaczej, niemoralność utożsamiano w historii filozofii ze szczęściem, a dobro. Można oczywiście powiedzieć, pewnie taka jest pani interpretacja, skoro dobro jest szczęściem, znaczy, że moralność jest szczęściem. Ale nie byłoby to bardzo obce Arystotelesowi, ani Platonowi. Istotnie filozofowie starożytni utożsamiali bycie szczęśliwym z czynieniem dobra albo przynajmniej nieczynieniem zła. W związku z tym to jest bardzo stare filozoficzne, to jest bardzo stara filozoficzna argumentacja. To funkcjonuje niemal jak taki rodzaj błędnego filozoficznego koła. Co to znaczy być szczęśliwym? To znaczy być dobrym. A co to znaczy być dobrym? To znaczy słuchać tego, co rozum mówi o tym, co to jest dobre, a co rozum mówi, no to znaczy, że trzeba być szczęśliwym. I to tak, to jest oczywiście taki rodzaj filozoficznego koła. On może być zaskakujący dla nas współczesnych, ponieważ my szczęście kojarzymy z przyjemnością. Ale wielu starożytnym było do tego daleko. Nie mówię, że wszystkim, ale wielu starożytnym było do tego daleko. To jest jakby pierwsza uwaga. A druga pytanie o Tomasza Hobbesa jest także znakomite. Tomasz Hobbes nie uważał, że człowiek jest zły. Tomasz Hobbes pisze wyraźnie, że człowiek nie jest zły, człowiek jest tylko dziecinny. Ja cytuję to. Jednocześnie uważa, że człowiek człowiekowi wilkiem. Nigdy Hobbes tego nigdzie nie napisał. To jest pogląd przypisywany Hobbesowi przez uproszczenie, jakiego się dokonuje na Hobbesie. W istocie Hobbes przeprowadza dokładnie takie rozumowanie, które ja cytuję w książce. Ludzie nie są źli, ludzie są wyłącznie niedojrzali, jak dzieci, pisze Hobbes. To znaczy, że podlegają bezustannym namiętnościom. Ja teraz chcę czekolady, a jak już zaspokoję tę namiętność, to będę chciała jabłka, to zaspokoję, będę chciała następnej rzeczy i następnej, i następnej. Ja to nazywam w książce błędnym kołem namiętności. Natomiast ludzie nie są według Hobbesa źli. To jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu, że są tylko naiwni i dziecinni, mogą przynajmniej potencjalnie nauczyć się, czym są prawa natury i jak się wzajemnie nie krzywdzić.
Ale pani pytanie jest świetne, dlatego że pani pyta o szczęście i Hobbesa. I zobaczcie, że Arystoteles i Hobbes to są dwaj filozofowie, którzy tak naprawdę występują w kontrze, bo Hobbes nic innego nie robi, tylko krytykuje Arystotelesa tak naprawdę. On chce z Arystotelesem się rozprawić. Więc jeżeli Arystoteles uważa, że szczęście to dobro, to Hobbes mówi, zejdźmy z tego wysokiego diapazonu po prostu, ponieważ ludzie zabijają się wzajemnie na ulicach. I co my możemy zrobić? Nie będziemy mówić o szczęściu, nie będziemy mówić o dobru, będziemy mówić wyłącznie o stabilności i tym, żeby ludzie się nie zabijali nawzajem i to będzie wielki sukces. Innymi słowy, Hobbes sprowadza politykę na ziemię. Czyli to nie jest już polityka powinności, tylko to jest polityka minimum. Minimum. I mówi, to minimum to jest już bardzo dużo. Tak? Dlatego ja bardzo, bardzo cenię Hobbesa, bo on jest niesłychanie realistyczny w tym, jak patrzy. To świetne pytanie było. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy kolejne osoby. Nie widzę, nikt się nie zgłasza. W takim razie Kaciu, masz wyłączony mikrofon. Proszę, tak, chciałam się zgłosić, skorzystać z tego, że skoro już nie ma chętnych do zadawania pytań, to zadam jedno z takich swoich pytań, które też mnie w pewnym sensie zanurtowały podczas lektury książki pani profesor, a mianowicie, że podkreśla pani, że badania nad historią emocji, nie mówię jakby nie tylko nad historią idei emocji, ale też nad historią emocji jako takiej, to jest swoiste nowum w Polsce i że tak naprawdę nie tak dużo osób to bada, a natomiast większość dotychczasowych materiałów jest związana czy to ze szkołami anglosaskimi, czy to z niemieckimi. I jak pani zdaniem, jakby dlaczego, z czym to jest związane? Czy to jest być może związane z jakąś etyką tych krajów, czy to jest też jakoś powiązane na przykład z rozwojem koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, czy absolutnie nie? Dziękuję. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego tak właściwie jest, ale wydaje mi się, że to jest ze względu na pewien charakterystyczny rozwój naszej historii idei, który się odbywał w tym poprzednim pokoleniu, w tym pokoleniu moich nauczycieli, moich ojców intelektualnych. To znaczy, że tak jak patrzę się na twórczość na przykład Marcina Króla, fantastyczny filozof, historyk idei, niestety od roku nieżyjący, i no to widać, że jego pierwotnym polem badawczym była myśl polska. Czyli on interesował się przede wszystkim konserwatywną i nie tylko, myślą polską. I potem, kiedy przychodzi w Polsce wolność, to on i jego intelektualni koledzy, między innymi koledzy zrzeszeni na uniwersytecie, ale też w Republice, zaczynają odkrywać filozofię zachodnią. I odkrywają ją na początku w takim kanonie bardzo, powiedziałabym, racjonalistycznym. To znaczy tam się pojawia Hannah Arendt, tam się pojawia Leo Strauss, tam się pojawiają takie nazwiska takiego kanonu współczesnej filozofii politycznej, która nie była wcale filozofią emocji. Mogę bardzo wiele powiedzieć dobrych rzeczy o Hannie Arendt, była wspaniałą filozofką, ale o emocjach pisała niewiele, o przebaczeniu trochę, ale o emocjach właściwie niewiele. I wydaje mi się, że to jest dlatego, że po prostu ta historia idei była kształtowana przez też takie stopniowe otwieranie się Polski na Zachód. No i tak sądzę, że moje pokolenie badaczy może częściowo będzie wkładało te nowe wątki, może państwa pokolenie będzie wkładało te nowe wątki, dotąd nieobecne. Oczywiście to już za progiem już kolejne wątki, które teraz bardzo popularne, prawda? Wątek gender. Dlaczego wszyscy filozofowie w kanonie są mężczyznami? To są bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że to jest takie, tak jakby historia idei jako dziedzina się też uczy, prawda? I to właśnie na tej zasadzie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź i właśnie widzę, że pojawiły się też pytania od pana profesora Kowalewskiego, więc oddaję mu głos. Dziękuję. To właściwie nie pytanie, tylko chciałem się dorzucić do tego, co pani profesor Karolina Wigura powiedziała o dorobku historii idei, pomijaniu tego wątku emocji. Właściwie jeden wyjątek bym tu podał, to znaczy Marii Osowskiej Moralność mieszczańską, tak, gdzie rzeczywiście przynajmniej takie współczesne interpretacje można znaleźć. Odnajdujemy tam kulturową historię emocji związaną z tym szczególnym stanem, którego w Polsce zabrakło, jak twierdzą niektórzy. Także, no, ale to rzeczywiście ciekawe, że nawet w takiej twardo rozumianej socjologii emocje się pojawiły w Polsce stosunkowo późno, podobnie zresztą jak te wszystkie ujęcia interakcjonistyczne, analizy mikro i tak dalej. Przez długie lata dominował taki twardy, funkcjonalno-strukturalny sposób uprawiania socjologii z warszawskim wyjątkiem, gdzie rzeczywiście i taką socjologię historyczną można było znaleźć i badania idei. Dzięki. Dziękujemy bardzo. O, zgłasza się pani profesor Paulina Niedźwiedziecka-Rystwa i prosimy. Szanowni Państwo, ponieważ pewnie zbliżamy się do końca czasu, który zaplanowaliśmy na tę debatę, to ja, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na merytoryczny komentarz, bo ta dyscyplina, dziedzina, o której Państwo tak fantastycznie dyskutujecie, jest mi daleka, to pozwólcie, że pozwolę sobie na komentarz, bo słuchanie pani profesor Karoliny Wigury było dla mnie absolutną ucztą. Dziękuję pani profesor za to, że po raz kolejny okazało się, że niezależnie od tego, jakim językiem naukowym mówimy, to pewne kwestie są nam wszystkim bardzo bliskie. I choć nie jestem neurobiologiem, a tylko biologiem, a właściwie immunologiem, to chcę państwu powiedzieć, że to, co pani profesor przemyciła, jeśli można sobie tak pozwolić na takie sformułowanie w tym, co pani profesor mówi, żeby nie za bardzo nie napędzać tego koła emocji, ale jednak bazować na pewnego rodzaju fundamencie, który pewnie no, z mojego punktu widzenia jest rozliczany pewnymi procesami biologicznymi, które są niezmienne i takie być muszą, to chcę w tym gronie, myślę, że mogę sobie na to pozwolić, podziękować pani profesor przede wszystkim za to, że pani profesor powiedziała, że to, co nami kieruje i żeby to robić dobrze, żeby to robić z pasją, to w pewnym sensie, jakkolwiek byśmy chcieli od tych emocji uciec, to tego się nie da zrobić, bo musimy coś bardzo kochać, albo czegoś bardzo nienawidzić, albo czegoś bardzo się bać, żeby zdecydować się na jakiś bardzo mocny krok, nie tylko w życiu prywatnym, ale także w zawodowym, co wszyscy państwo, znakomici państwo, którzy dzisiaj brali udział w debacie, pokazujecie swoimi osiągnięciami. Ale też pani profesor, mówiąc, zapisałam przy jakiejś okazji nie bezpośrednio związanej ze swoją książką, powiedziała, że warto jako akademicy i nie tylko robić w życiu coś, co się przysłuży. I pod tym względem za to chciałam pani profesor bardzo serdecznie podziękować, bo my wszyscy chyba, którzy tutaj siedzimy i już o tej godzinie jeszcze dyskutujemy, chyba mamy takie samo zdanie, że warto robić coś, co się przysłuży. Dziękuję bardzo serdecznie, to była przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani profesor. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłaszających się. Czas naszej debaty dobiega końca, więc bardzo serdecznie dziękujemy naszym dzisiejszym gościom i wszystkim uczestnikom debaty i zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Kolokwia Era Zmiana, o których będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.